Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej, dzisiaj nie o przyczepce, ale temat związany z niewiadowem. Jak widzicie, parking przy Caravan Salon w Poznaniu pustoszeje i niczym odpływ odkrył nam pewną perełkę z przeszłości. W zasadzie to mamy tu bardzo zagadkową rzecz. Jest to kamper Romer Niewiadów, produkowany przez naszą ukochaną firmę. I słuchajcie, nie jest to, tak jak widzicie, przyczepa, tylko mamy tutaj białego kruka kampera z fabryki Niewiadów. Niewiele się o nim dowiedziałem tutaj na miejscu. Jest to wersja zimowa, zbudowana na Fiacie z 2012 roku. I słuchajcie, tutaj taka prośba do Was, jeżeli wiecie coś o tym modelu, o jego produkcji, to piszcie komentarz z kontaktem do Was, bo bardzo jesteśmy ciekawi, jak to się stało, że z fabryki Niewiadów, fabryka Niewiadów produkowała w pewnym momencie kampery, a niestety już ich nie produkuje. Oglądając go z zewnątrz, możemy od razu zauważyć różne takie, powiedzmy, niewiadowskie klimaty, jak sama zabudowa tylnych świateł, sam zderzak. Nie przypomina Wam to właśnie zabudowy Enki, też takie wypusty tutaj do góry, niższy środek. Całkiem znane nam okna, nawet słuchajcie, zakończenia listew aluminiowych. Muszę Wam powiedzieć, że strasznie podjarało mnie to odkrycie. Nie miałem pojęcia, że z fabryki Niewiadów wychodziły kiedyś kampery. Zobaczcie na okno od toalety. Tutaj są nawet jeszcze stare zamknięcia, stare blokady. Spodziewałem się po tych targach wielu rzeczy, ale na pewno nie takiej, że zobaczę, spotkam, będę mógł obejrzeć i nagrać kampera marki Niewiadów. Zapraszam Was teraz do środka, obejrzyjmy sobie to cudo. Jak mówiłem, jest to wersja zimowa z podgrzewanym zbiornikiem na wodę szarą. Zwróćcie uwagę na tapicerki, nie przypominają Wam tapicerek w N126, tych miodowych. Wszystko tutaj jest podobne jak w przyczepie, tylko ta kierownica troszkę nie pasuje. Kamper bardzo mi się podoba, jest bardzo przestronny. Spójrzcie na to szerokie przejście, łatwo tutaj się poruszać, zwłaszcza że jestem gabarytowy. No słuchajcie, powoli się w nim zakochuję. Z tyłu znajduje się łóżko to ścięte francuskie, pod nim znajduje się luk bagażowy, do którego mamy dostęp od zewnątrz. Jest tutaj mnóstwo szafek dookoła. Przed szoferką mamy kanapę po prawej stronie, po lewej stolik z siedzeniem. Możemy tutaj zjeść sobie posiłek. A co jeszcze jest fajne? Mamy tutaj przedłużenie do stołu. Ja nie wiem, jak się montuje, więc tylko tak Wam pokażę, które umożliwia osobie siedzącej tutaj na kanapie korzystanie ze stolika. Odłożymy na miejsce, to jest takie miejsce z zabezpieczeniem za fotelem. A ta część, moi drodzy, zmienia się też w dosyć duże podwójne łóżko. Nad drzwiami znajduje się panel sterowania, gdzie możemy sprawdzić moc w jednym akumulatorze, w drugim oraz sprawdzić poziom wody szarej oraz pitnej, włączyć pompę,
no i włączyć prąd w całym kamperze. Przy drzwiach wieszaczki, w kuchni lodóweczka Dometika, bardzo fajne cargo, czy jak to się mówi na te szafeczki takie dodatkowe. Kuchnia całkiem spora, mamy trzy szuflady, szafkę, kuchenkę Dometika z Lewik. O, tu jest jeszcze taka narożna szafeczka. I co bardzo mi się podoba, co jest mega funkcjonalne, zobaczcie, jaka duża łazienka. Mamy tutaj osobną kabinę prysznicową, toaletę i umywalkę. Ci, którzy korzystają z kabin prysznicowych i mają porównanie do kotar zawieszonych, to wiedzą, jaka jest różnica w komforcie kąpania się. Naprawdę fajnie, świetnie skonstruowany kamperek. I tutaj jest zagadka, co się stało z tym modelem. Tak nad moją głową jest klimatyzacja i okno dachowe, o którym nie zdążyłem powiedzieć. I wracając do zagadki, wybaczcie ten chaos, ale jestem bardzo podekscytowany tym odkryciem. I jak myślicie, co się stało, że te kampery nie były długo produkowane? Podobno wyszła niewielka seria i na tym się skończyło. Czy to dlatego, że nie wytrzymał niewiadów konkurencji z zachodnimi większymi firmami? Bo przecież wykonaliście bardzo fajny sprzęcik, bardzo przyjemny w środku kamper, który przecież mógł królować na naszych drogach. Kamperek wygląda solidnie, wygląda zgrabnie, widzieliście jego wyposażenie. Czemu ten projekt się rozmył? Czemu nie był kontynuowane. Więc jeżeli znacie historię tego modelu, przypominam, niewiadów Romer, piszcie do nas, musimy rozwikłać te tajemnice. Czekam na wiadomości i komentarze od Was, a tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Caravan Salon. Cześć!